Ten scenariusz, który Ministerstwo Finansów zarysowało w programie konwergencji, jest scenariuszem ostrożnym. A zasadnicza różnica pomiędzy naszymi prognozami, a tym, czego oczekuje Ministerstwo, to ścieżka inwestycji przedsiębiorstw. Uważamy i te dzisiejsze dane dotyczące koniunktury, sygnały płynące z samych przedsiębiorstw, wskazują, że to przyspieszenie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw w tym roku będzie silniejsze niż to, czego oczekuje Ministerstwo Finansów. I w związku z tym również popyt krajowy będzie mocniejszy. Z tego punktu widzenia spodziewamy się trochę wyższej dynamiki produktu krajowego brutto w tym roku. Moim zdaniem osiągnie ona 3,5%. Procedura Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu już przez długi czas. A w sytuacji, w której wzrost gospodarczy przyspiesza, poprawia się jego struktura w kierunku lepszej sytuacji finansów publicznych. Rządowi zawsze jest trudniej argumentować, że nie może spełnić kryteriów fiskalnych, nie może spełnić tych oczekiwań, które wobec Polski zostały sformułowane, jeśli chodzi o obniżanie deficytu sektora finansów publicznych. Innymi słowy, pole manewru dla zwiększania takiego cyklicznego, procyklicznego, a cyklicznego w sensie politycznym, wydatków publicznych w przyszłym roku jest moim zdaniem bardzo niewielkie.